Dzisiaj chciałem z Wami poruszyć temat, który się może bardzo istotny okazać dla Ciebie, dla Twoich relacji z kobietami, także warto sobie posłuchać. Na końcu tego filmu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, także wytrwaj do samego końca. Pierwsza sprawa, która często powoduje, że tracicie kobiety, jesteście zazdrośni. Nie ufacie kobiecie. Zbyt bardzo się zastanawiasz na taki temat, czy ta kobieta znajdzie dla Ciebie jeszcze czas, czy ona z kimś pisze, czy się z kimś nie spotyka. A to wszystko są synonimy braku pewności siebie, niskiego poczucia wartości, niskiej samooceny. Jeśli kobieta bardzo często zauważy, że ty ją na początku sprawdzasz, to ta relacja może się nieodwracalnie zakończyć. Dlaczego? W ten sposób pokazujesz kobiecie, że nie masz nic więcej do zaoferowania, że musisz ją pilnować, że musisz ją sprawdzać, że musisz tutaj cały czas weryfikować, czy ona jest tobą zainteresowana. Nigdy tego nie rób. Oczywiście to jest wszystko oczywiste. Jak jesteś zbyt bardzo zazdrosny, jak tam masz do niej pretensje, wykłócasz się z nią, z kim wczoraj była, na imprezie, na mieście, na zakupach. Natomiast czasami też potraficie taki sygnał kobiecie wysłać, gdzie ona momentalnie już się łapie na tym, że ty możesz być bardzo zazdrosny i właśnie wtedy kobieta szybko może stracić ochotę na rozwój relacji. Jak to się odbywa? No przykładowo sugerujesz jej, mówisz jej, pytasz ją, na pewno wczoraj byłaś sama i widzisz, taki jeden szczegół już powoduje, że kobieta łapie się na tym, nie no ten mężczyzna tutaj nie jest zbyt wiele wart. Skoro on mi takie pytania zadaje, skoro on ma wątpliwości, to kobieta sobie myśli, to ja też mam wątpliwości. To ja też nie do końca jestem pewna, czy w ogóle się warto z nim spotykać, skoro widzę, że on sam sobie nie ufa, sam sobie nie wierzy. Rozumiesz? Więc kobieta będzie często twoją postawę odbijać jak lustro. Jeśli ty jako mężczyzna jesteś pewny siebie, zdecydowany, mówisz do niej, co mnie to obchodzi, że dzisiaj idziesz na imprezę, baw się dobrze. Ona często może nie mieć takiej pokusy do zdrady, jak w sytuacji, kiedy ty jej sygnalizujesz, że coś jest nie tak, albo że ona tutaj może cię zdradzić. To są jakby objawy często, tak jak mówiłem, twojej niskiej samooceny. Jeśli kobieta to wyczuje, często może być tak, że faktycznie cię zdradzi, faktycznie będzie się kontaktować z jakimś innym facetem, tylko też dlatego, żeby ci zrobić na złość. Także nie wolno tego robić, nie wolno poruszać tego typu wątków, tematów, sugerować kobiecie, że coś jest nie tak, bo ona zaraz zacznie to odbijać w twoim kierunku, w sposób czasami, którego nawet nie potrafisz przewidzieć. O taki przykład z konsultacji ci podam, żebyś też zrozumiał, o co chodzi. Chłopak spotykał się z dziewczyną, zaczął się spotykać z dziewczyną i ona mu tam po pewnym czasie zaczęła mówić, opowiadać, wiesz co, mój były się do mnie odezwał. I on zaczął się dopytywać, jak tam ten były, dużo z nim piszesz. Ona zaczęła opowiadać, że pisała. No i teraz tak, on zrobił taką krzywą, zmartwioną minę i ona się już złapała na tym, że ten mężczyzna się martwi o to właśnie, że nie będzie kontynuacji, że ona go zostawi i ta właśnie niska samoocena, już nawet nie musiał mówić o tym, że jest zazdrosny, spowodowała, że ona też po chwili przestała być zainteresowana. Przestała mu odpisywać, przestała inwestować w relacje. Także to jest bardzo istotne, co ty też subkomunikujesz za pomocą mowy ciała, uśmiechu, czy tego, jak wyrażasz siebie. Kobieta to wszystko z ciebie zczytuje. I wiesz, może ona ci opowiada o jakimś tam koledze, a ty w tym momencie jesteś taki zły, widać po tobie, że się cały czerwienisz, tracisz wątek w rozmowie, nie chcesz dalej z nią rozmawiać. Ona to wszystko widzi, wyczuwa i niestety w tej sytuacji często jesteś stracony. Więc to nawet nie chodzi o to, że wy pokazujecie taką bezpośrednią zazdrość, ale chodzi o to, że po was widać, że wy się stresujecie konkurencją czy innymi facetami. U mnie to wygląda zupełnie inaczej. Jeśli dziewczyna by mi powiedziała, słuchaj, taki kolega do mnie zagaduje w pracy, ja bym się uśmiechnął i powiedział, no to fajnie. Do mnie też koleżanka zagaduje, słuchaj, ostatnio mi cały czas kawę przynosi do biura i ciasteczka. Widzisz, mnie to nie przeraża, mnie to nie irytuje, mnie to nie rusza. Dlaczego? Bo wiem, że jestem fajny i mogę mieć każdą kobietę. I teraz ty, jako facet, sam musisz sobie coś takiego też uzmysłowić, bo inaczej, jeśli
ty ciągle masz tego typu perypetie, gdzie twoja dziewczyna, twoja żona mówi do ciebie: Piotrusiu, słuchaj, ostatnio do mnie taki kolega napisał, a ty nie wiesz, co odpowiedzieć i jesteś taki jakby od razu zły, nerwowy, mówisz do niej, no i co? I co, pisałaś z nim? Ona wyczuwa, że ciebie to boli. I właśnie to jest ta różnica. Jeśli kobieta wyczuje, że flirt z innym mężczyzną cię boli, stresuje, ona będzie tego robić więcej, ona cię będzie bardziej irytować, testować. Nie możesz sobie na to pozwolić. To jest podobna sytuacja jak z tym, jak dziewczyna cię zazłości, tak? Wkurzyła cię i teraz ona wie, jaki temat cię denerwuje, stresuje i przy swoich znajomych często będzie ten temat poruszała, będzie próbowała wbijać ci tam gwoździa, żebyś się wkurzył i żeby ona mogła podać jako przykład ciebie jako tego agresora, który wypala związek, co oczywiście spowoduje, że wszyscy ci będą mówić, że się źle zachowujesz, a ty sam siebie zaczniesz dyscyplinować, chociaż niekoniecznie byłeś winny, ale tak naprawdę ta manipulacja kobiety sprawiła, że wszyscy ciebie teraz oskarżają, że to ty wypaliłeś związek, czy zakończyłeś relację. Także musisz sobie z tego wnioski wyciągnąć, że wystarczy, że kobieta na podstawie pewnych sygnałów z twojej mowy ciała, subkomunikacji wyciągnie wnioski, że ty nie jesteś pewny siebie, że jesteś zdesperowany, zazdrosny, że ciebie to wkurza, że ona z kimś pisała, że boisz się stracić, bo czasami to są też tego typu wątpliwości, gdzie ty pytasz dziewczynę, a na pewno mi odpiszesz, a na pewno będziesz się chciała spotkać kolejny raz, chyba się nie wkurzyłaś, chyba nie jesteś zła. Jak ty jej tego typu teksty serwujesz, drogi przyjacielu, wątpię, żeby coś konkretnego wyniknęło z twojej relacji z kobietą, a raczej będziesz ciągle testowany, odpychany, a kobieta nie będzie na poważnie zainteresowana, także nie polecam tej drogi. Zamiast tego uśmiechnij się, odpręż się, powiedz dziewczynie, to fajnie, fajnie. Uśmiechaj się, nie pokazuj, że ciebie to rusza. Oczywiście, jeśli ona tak robi, zachowuje się nie fair, nie w porządku, zacznij się dystansować, pokazuj jej, że cię straciła, że musi się postarać, że coś jest nie tak. To jest lepsza strategia niż takie pokazywanie zmartwionej, zdenerwowanej miny, która komunikuje niepewność, bezradność, niską samoocenę. To jest właśnie wasz częsty problem, którego nie rozumiecie. I oczywiście to się bierze z tego, że nie potrafisz kontrolować swoich emocji, bo gdybyś się z tego śmiał, gdyby ona ci powiedziała, piszę z byłym facetem, gdybyś ty jej odpowiedział, serio? I się roześmiał. Wiesz, ja już tutaj podaję taki naprawdę groteskowy, zbyt jaskrawy przykład. Niekoniecznie ona by miała za złe, że ty się śmiesz, raczej by była zdziwiona, zaskoczona. Kobiety często nas testują na wiele różnych sposobów, więc nie warto się dawać. I lepiej być facetem, który się uśmiecha i ma to podejście z dystansem do tego, co ona mówi. I musisz sobie wypracować też takie pikantne poczucie humoru. Jak ona ci mówi, że tam kolega jej ciasteczka w pracy przynosi, to powiedz, słuchaj, a koleżanka to mi przynosi w ogóle banany. Rozumiesz to? Ona się zacznie z tego śmiać. Ona się po prostu zacznie tutaj uśmiechać, że ty w ogóle się tym nie przejmujesz, co ona ci mówi. To jest właśnie ciekawe, że kiedy ty nie jesteś tak zdesperowany na punkcie kobiety, nie jesteś takim facetem, który koniecznie ją musi mieć tylko dla siebie, nie jesteś zazdrosny, to właśnie wtedy one zaczynają się bardziej starać. Wyciągnij sobie z tego wnioski, przetestuj to w praktyce. Ja wiem, że często trzeba zwracać uwagę na to, czy kobieta cię oszukuje, czy nie, ale czasami wydaje mi się, że sami przesadzacie, sami się za bardzo nakręcacie, próbujecie ją sprawdzać, emanujecie złością, kiedy ona idzie na imprezę. Zostaw ją w spokoju, powiedz, idziesz na imprezę, spoko. Ja jutro będę zajęty przez kolejny tydzień, tak? Niech ona zrozumie, że zrobiła błąd, ale nie pokazuj tej negatywnej energii, zamiast tego się uśmiechnij, tak? Zobaczysz bardzo ciekawe efekty. W tym tygodniu przygotowałem coś dla ciebie, pakiet 23 moich materiałów możesz pobrać, prawie 70% taniej do czwartku, polecam sobie wejść na tą stronę promocja.uwodzeniewdzień.pl i pobrać to wszystko w dużo niższej cenie do czwartku. Ogromna wiedza, teraz w bardzo niskiej cenie, dlatego korzystaj, wyciągaj z tego wnioski, bo te wszystkie materiały zrobią z ciebie naprawdę niesamowicie atrakcyjnego faceta dla każdej kobiety. Pełna wiedza o kobietach, o uwodzeniu w dużo niższej cenie do czwartku, do północy. Warto z tego skorzystać. Dzięki tej wiedzy odzyskasz dziewczynę, naprawisz związek, nauczysz się, jak pisać z kobietami,
co do nich pisać, jak z nimi rozmawiać, co robić na spotkaniach, jak angażować kobiety w spotkania. Dlatego polecam to pobrać tylko do czwartku. Wszystko 70% taniej. Korzystaj. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź tego linka, zgarnij wszystko w dużo niższej cenie, a zobaczysz, co to efekty z kobietami. Polecam, bo jestem przekonany, że cała ta wiedza bardzo poważnie zmieni twoje relacje z dziewczynami i sam zauważysz, jak stajesz się obiektem pożądania kobiety. Polecam, bo to działa.